Idziemy sobie właśnie z naszego górnego domku do Bańskiej Szczawnicy i tu mamy takie bardzo ładne widoczki. Widać nowy zamek, tam w oddali Kalwarię. Gdzieś tam jest stary zamek i jeszcze nawet Tatry widać, ale chyba się nie przybliż. To są plusy z mieszkania 20 minut od centrum, przynajmniej możemy podziwiać całą miejscowość z góry. Po co mieszkać w centrum? Nie ma sensu. Nie ma sensu mieszkać w centrum. Nie polecamy. Nie polecamy. A teraz garść ciekawostek o Bańskiej Szczawnicy. Bańska Szczawnica powstała gdzieś w okolicach XII wieku po to, że znaleźli tutaj złoto, srebro i bursztyny, których nie znaleźli. Bursztynek mój złotki tu. Mój. To jest przerywnik. I generalnie teraz jest to małe miasteczko, 10 tysięcy mieszkańców i trochę zabytków pokopalniowych. I idziemy sobie połazić po mieście. Tam. O, tam. Oto Piarska Brama. Jedyna zachowana brama w Bańskiej Szczawnicy. Tomaszek tam idzie. Z tego wieku, więc one są, mimo że nowy, to jest dość stary. Jest nowszy niż ten stary. O. Nowy zamok, nowszy niż ten stary. A będziemy bliżej, to będzie widać. Sprawdzamy, jak GoPro się nada z wiatrem. Z tyłu tam jest kolejny kościół. Widać. W miarę widać. A tam słodziaki, dwa. Tam idą. Jak się okazuje, w marcu tego roku był pożar. Było muzeum, które wyglądało w ten sposób. A po pożarze to samo pomieszczenie. Tak. I tutaj są budynki, które w tym pożarze ucierpiały. Więc jest teraz znowu w remoncie wszystko. A tam jest słup morowy. Czyli chyba koło Świętej Trójcy czy coś. No, podobne jak w Ołomuńcu, ale trochę mniejszy. Ale też bardzo charakterystyczny symbol miasta. Pożar wyglądał w ten sposób. Według tego, co wyczytałem, paliło się 24 godziny. I zaczęło się gdzieś tam od chyba dachu i wszystkie dachy popłynęły. Wynosili ludzie rzeźby na zewnątrz. A teraz wygląda. Trafiliśmy na jakieś bardzo ładne górskie jeziorko. Nie jest to co prawda Tajch, czyli ten, który tam zasilał kopalnię. Ludzie świecą tyłkami, ale to tam dalej, więc nie trzeba będzie wymazywać. A my idziemy tam na górę, na wzgórze Glazenberg, gdzie kiedyś było miasto chyba. To są górnicy. Nie wiem, czy coś będzie słychać, ale dotarliśmy na Glazenberg. Tutaj. Tu jest Glazenberg. Tu. Tu jest pies. I pies. Bardzo ładnie ułożone kamienie. Bardzo ładnie ułożone kamienie. To jest osada, gdzie tu były pierwsze wykopaliska. To jesteśmy teraz przy ruinach zamku. I tutaj były pierwsze wykopaliska odkrywkowe rudy, miedzi i nie miedzi. Srebra, złota i wszystkiego, co tu znaleźli. Tam się Państwo obciskują, więc nie nagrywamy. Nie no, nagrywamy, bo generalnie chodzi o to, że tam niżej, dobrze pokazuję, nie wiem, czy to pokazuje. Tam niżej jest stary zamek, tam jest nowy zamek, no i cała Szczawnica. Tam widać Kalwarię. Może pójdziemy, ale nie wiem. A tam daleko, takie na horyzoncie, widać niskie Tatry, na które się wybieramy pojutrze. I jeszcze stare szyby kopalniane, tabliczki z widokami, gdzie co jest. Właśnie znaleźliśmy pozostałości odkrywkowych kopalni srebra i złota. I idziemy tu do góry, pies idzie bardzo dzielnie. Chodź, tu do pani. Czekaj, jakie dziury, jakie fajne dziury. Chciałam się podejść. Idziemy. Wow, takie kopalnie. I tam są skały. No niezłe. Jednak warto było na to wzgórze się wepchać. Właśnie będziemy bogaczami. Znaleźliśmy rudę. Nie wiem, czy będzie ostre.
Nie ostre. Ostrość, ostrość. GoPro nie ogarnia ostrości, może zaraz. Trzeba było makro. Generalnie fajny kawałek rudy. Rudy to ty jesteś. Dowcipny słodziak. A tam go kopali. Taka ruda wykopana tam. Aga poszła sobie gdzieś, bo stwierdziła, że zna lepiej drogę. A ja znalazłem jaskinię. Tu jest jaskinia. Spróbujemy tam wyjść, bo nie byłbym sobą, gdybym nie wlazł do jaskini. A że jest dziura, taka, przez którą się w miarę zmieszczę, to można iść. Jeszcze trzeba zapalić latarkę, żeby coś było widać, o ile będzie, ale to nie wiadomo. I idziemy sztolną. Mało co widać. Jakieś worki, jacyś bezdomni. Tu kiedyś spali chyba. I koniec. Tu jest ściana. Koniec. A tam w drugą stronę. Dobra, wracam. Wychodzimy. Znaleźliśmy wspaniały sposób na zejście z tej góry. Bardzo przejściowo. O, tędy można było? No, nie. Nie. Tak ludzie mieszkają. Prawie jak Dubrownik, tylko w Słowacji i nie ma morza i takiego słońca, i ale też jest fajnie. I schodki przed nami. I do sklepu sobie idziesz codziennie po mleko. Czyli auta lepiej nie mieć, bo można parkować w mieście. W sumie nie wiem, jak to robią. Nie pytaliśmy jeszcze. Tu właśnie mój słodziak idzie z Tubitkiem. A tutaj jest takie ładne wejście. Tajemniczy ogród. Ładnie słońcem oświetlone, obrośnięte krzakiem. No i tam już tylko dalej droga. Zeszliśmy. Znaleźliśmy biblioteczkę. Trzeba sobie otworzyć. Pożyczyć książkę, oddać jakąś swoją, szukam jakiejś polskiej. Nie widać. Widać mnie, coś co się odbijam w szybie. To jest szyba, która była zrobiona w szybie. No. Tak jak dzisiaj byliśmy w szybach. Czy obok szybów. Tak? Obok? Obok. Chcieliśmy iść jeszcze do jakiegoś botanickiego. To ja mówię po polsko-słowacku. Do ogrodu chcieliśmy wejść. Socek to jest, nowy ale, język Tomaszka. Ale niestety przez tego pchlarza, tutaj, tego oto pchlarza. Nie można, nie można. Nie chcą pchlarzów w środku. A jeszcze miałem powiedzieć, że ten ogród jest przy uczelni, która jest najstarszą w Europie uczelnią techniczną. I jest takim odpowiednikiem AGH, tylko AG nie górniczo-hutniczym, tylko górniczo-leśnym. Bo tu mają i lasy, i góry, i kopalnie. Takie to ciekawostki. No to jest fajny widoczek, jak już schodzimy z miasta. Tam jest stary zamek. Widok na Szczawnicę. Na wzgórzu nowy zamek. Tam jeszcze jakaś wieża. I ładnie w każdym świecie. Atrakcje Bańskiej Szczawnicy. My takim nie jeździliśmy. Niestety. Czas na szukanie jedzenia. Bardzo dobre winogronka. Winogronka prosto z Tesco. Pachnące świeżością. Rosły tam na gałęziach. Generalnie mieliśmy ambitnie iść na tą krzyżową czeszkę, tak? Nie, krzyżowatkę. Coś takiego, drogę krzyżową. Nie, na Kalwarię, przepraszam. Kalwarię, nie wiem, czy to jest to samo. Może. Ale nie poszliśmy. Kończymy dzień piwkiem czeskim, dobrym, kraftowym. I planowaniem jutrzejszego dnia będzie ciekawy. I mamy tutaj takie widoczki w pensjonacie. No może nie bezszałowe, ale są fajne.
tutaj jest sauna. Jak to się nazywa? Balia. Balia. I taki ogródeczek. I ognisko coś tam pali. I górki, i ognisko, i ptaszki. Dzisiaj widzieliśmy kosa. To nie był jedyny kos, jakiego widzieliśmy w życiu, ale tak. To był pierwszy słowacki kos, którego widzieliśmy. No, dzisiaj.